ostatnimi czasy Bóg dość mocno poruszył moje serce w kontekście jednego tematu, którego wstęp zrobię poprzez przeczytanie drugiego listu Jana 1:6. Mogę prosić o wyświetlenie. O. Miłość wyraża się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, które poznaliście już na samym początku. I de facto to, co mnie jakby bardzo mocno we mnie pracowało w ostatnim czasie, to była kwestia właśnie posłuszeństwa. Kwestia tego, że w jaki sposób ja okazuję swoje posłuszeństwo Bogu, w jaki sposób ja swoim życiem jestem posłuszny, czy co robię, co myślę. I jakby dalej kontynuując to, jakby rozważając swoje serce, sprawdzając siebie w kontekście tego, czy rzeczywiście jestem posłuszny, doszedłem do takich myśli, czy ja jakby jestem w stanie być posłuszny Bogu, a w jednym stopniu nie będąc posłusznym ludziom. I oczywiście odpowiedziałem sobie, że jestem posłuszny, bo jestem posłuszny ludziom, ale wtedy Bóg zadał mi bardzo mądre pytanie, zapytał, kiedy ostatni raz spytałeś się kogoś o zdanie? I powiem wam, że zamarłem, naprawdę zamarłem. Okazało się, że de facto, pomimo tego, że ja jestem fanem Kościoła, służę w Kościele, wiążę się z wizją Kościoła, robię co mogę, żeby ten Kościół wzrastał, żeby on się rozwijał, żeby ludzie się tu dobrze czuli, to i pomimo tego, że jestem połączony na co dzień z pastorem, z liderami, to jednak de facto w kontekście jakichś ważnych dla siebie aspektów życia, to uświadomiłem sobie, że ja sam podejmuję decyzję. W sensie takim, że kiedy coś dzieje się złego w mojej pracy, kiedy stoję przed jakimś trudnym wyborem, to w zasadzie staję na modlitwie, patrzę się w lustro i sam sobie odpowiadam, co powinienem zrobić. I Bóg doprowadził mnie do takiego myśli, że de facto jakby Jego poddanie Jemu będzie się w moim życiu też jakby objawiać w taki sposób, że ja będę poddany innym ludziom. Że te dwie rzeczy są niezależne od siebie. Że tak jak jest zasada, bądź wierny w małym, to Bóg cię postanowi nad wielkim. Tak samo ta zasada działa także w kwestii posłuszeństwa. Ja uświadomiłem sobie, że jeżeli ja nie będę potrafił być posłuszny względem ludzi, jeżeli ja nie będę potrafił być posłuszny, słuchać i realizować czyjeś jakby zdanie do swojego życia, to w tym momencie nie będę też w stanie być w 100% posłuszny Bogu. Bo moja postawa de facto niezależności względem ludzi będzie się zawsze przekładać na moją postawę niezależności względem Boga. My jesteśmy, Polacy, jesteśmy niesamowitym narodem, naprawdę jesteśmy najlepsi. I mamy oprócz tego, że mamy swoją sarmacką historię szlachecką, która zawsze była pełna swawoli, po prostu heroizmu, niesamowitych wyczynów, to niestety też mamy na swoim karku historię PRL-u, która chcąc nie chcąc ma jakby pozostawiło w nas coś takiego, że generalnie chyba mamy niechęć do organów różnego rodzaju, poczynając od takich w czapkach organów władzy i czy chociażby nawet w kontekście do przełożonych. Bo tak po prostu byliśmy nauczeni. To jest coś, co jest naszym dziedzictwem. To jest coś, z czym niech część z was prawdopodobnie wzrastała, w czym się rodziła, w czym się obracała. Część chcąc, nie chcąc może wyssała to z mlekiem matki. Że te osoby z góry, to bardzo często jakiś jest szef nad nami, czy inna osoba, to że albo ktoś się tam postawił, układ, jakieś zamieszanie, że on został. Na pewno nie został tam z powodu tego, że po prostu się do tego nadawał, czy chociażby do tego, że Bóg go do tego powołał. Co nie zmienia jednak faktu, że my jako Polacy potrafimy niesamowicie jednoczyć się w obliczu wroga. Kiedy przychodzi jakaś stresująca sytuacja, kiedy nagle przychodzi jakieś zagrożenie z zewnątrz, kiedy coś zagraża nam bezpośrednio, to w tym momencie Polacy potrafią całkowicie odstawić wszelkie jakieś swoje ego, odstawić swoją niezależność i wznieść się na szczyty heroizmu i walczyć ramię w ramię o to, o swoje wartości, o to, w co wierzymy. I to de facto bardzo fajnie przekłada się przy tworzeniu, jakby przy tym, jak wygląda droga naszych kościołów w Polsce. Bardzo dużo często powstają małe kościoły,
które gromadzą wokół siebie ludzi, jest niesamowita euforia, jest niesamowite zaangażowanie, niesamowita praca. Ludzie poruszeni czymś niesamowitym, poczuciem tego, że tworzą coś nowego, coś niezależnego, coś, co będzie zwyciężało świat i będzie wprowadzało zupełnie nowe standardy, idą do przodu, prom i rzeczywiście Kościół może wzrastać i się rozwijać dalej, ale przychodzi raz na jakiś czas, czy nie w sytuacji każdego Kościoła, ale przychodzą takie sytuacje, że nagle coś, wszystko zaczyna gdzieś tam słabnąć, wszystko zaczyna się coraz bardziej robić takie mniej energiczne, mniej w tym wszystkim jest ognia, a kiedy rozpęd zaczyna słabnąć i gasnąć, nagle zaczyna się szukanie winnego. Zaczyna się szukanie tego, kto za tym stoi, dlaczego to tak jest, albo na pewno dlatego, że ten, a tamten i że dlatego, że nie robimy tego, a robimy tamto. I to kończy się często jakimiś podziałami i po prostu podziałami, które do niczego niestety nie prowadzą. A efekt jest tego taki, że my jako Polacy mamy dość bardzo duży problem z budowaniem dużych kościołów. Bo przy budowaniu dużych kościołów zawsze przy pewnej wielkości pojawia się problem utożsamienia się i problem niezależności. W sensie takim, że zawsze na jakimś terenie jest w stanie być tylko i wyłącznie ograniczona ilość osób, która będzie się ze sobą dobrze czuła, która będzie wspólnie się jednoczyć i której będzie, w cudzysłowie, podobać się pastor. Jakby ciężko jest nam przeskoczyć po prostu tą barierę. To jest jakby taka nasza narodowa cecha i z tym musimy walczyć. Generalnie. W pierwszej Mojżeszowej 11:6 jest napisane tak. Wszystkie fragmenty są ze Słowa Życia, z Nowego Testamentu. Stary Testament jest z Biblii, z Brytyjki. I ja proszę, ja będę czytać wszystko na głos. W tył się wyświetlają. Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzam uczynić. To jest fragment wycięty z historii o wieży Babel, gdzie ludzie zgromadzili się w dolinie i postanowili zbudować sobie wieżę w taki sposób, żeby można było się zgromadzić. I Bóg schodzi na ziemię, patrzy na tą wieżę Babel i właśnie wypowiada takie słowa. Mówi o tym, że kiedy ludzie są jednego języka i stanowią jeden lud, to nic nie będzie dla nich niemożliwe. Innymi słowy, wszystko będzie możliwe, będą w stanie osiągnąć wszystko, zrealizować każdy cel, każdy zamiar, dotrzeć do każdego celu, o ile będą jednym ludem i będą mieli jeden język. Więc co na to może zrobić diabeł? No, diabeł na to może zrobić tylko i wyłącznie tyle, że po prostu zamieszać w tym, podważyć autorytet, podważyć jakby tą jedność, podważyć ten jeden język, którym dany, podważyć tożsamość i wprowadzić ziarno niezależności pomiędzy ludzi, które doprowadzi do tego, że grupa przestanie się czuć w tym momencie jednością. Prawda jest taka, że ja osobiście muszę się przez wami przyznać, ja nie jestem w stanie stać się idealny. Nikt w zasadzie nie jest w stanie. Nigdy nie będę na tyle silny, mocny, duży, żeby stać, może jak będę miał siwe włosy, będzie trochę lepiej, ale żeby stać się autorytetem dla wszystkich. To jest naturalna kolej rzeczy. Kościół też nie jest miejscem de facto w cudzysłowie uwielbienia jednej osoby poza osobą Jezusa Chrystusa. Kościół jest zależnością, w której ludzie są połączeni pomiędzy sobą i wspólnie budują między sobą relacje. I tylko i wyłącznie na tym możemy jakby bazować to, co znaczy jakby uznanie autorytetu. Bo nie de facto na tym, że ktoś jest uosobieniem wszystkich cnót i jest odbiciem Jezusa chodzącego po ziemi. W pierwszych Koryntianach 3-4 jest napisane tak. Dlatego nie martwię się tym, jak mnie ocenicie lub co myślą o mnie inni ludzie. Zresztą nawet ja sam nie oceniam mojej służby. Wprawdzie niczego nie mogę sobie zarzucić, ale to nie wystarcza. Ocenić musi mnie sam Pan. To jest niesamowite, że jakby z tego fragmentu wynika, że Paweł sam borykał się z tym, że większość osób mówiła na niego kątem, czy mówiła za jego plecami. I on fajnie się odnosi tutaj do tego, jaką powinno się mieć postawę, jaką przede wszystkim on ma postawę. Że stara się zdystansować od tego, co może
jego zachowanie jest nienaganne, żeby nikt nie mógł mu nic zarzucić, ale on oddaje się całkowicie temu, żeby osądził go, ocenił go sam Pan. I to jakby pokazuje mi, że posłuszeństwo jest rzeczą, która jest spoiwem tego, co spaja de facto Kościół. Posłuszeństwo czy poddanie, w zależności od tego, jak to nazwiemy. I mam kilka punktów, dokładnie sześć, których chcę powiedzieć, o jakim rodzaju posłuszeństwa Bóg, czy apostołowie, w tym wypadku Bóg mówi w Biblii. Pierwsze, mamy Efezjan 5, 21 do 26. Ze względu na Chrystusa okazujcie sobie nawzajem uległość. Żony, bądźcie uległe wobec swoich mężów, tak jak wobec Pana. Mąż jest bowiem głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, jego ciała. Jest też jego Zbawicielem. Tak jak Kościół jest uległy wobec Chrystusa, tak wy macie być we wszystkim uległe wobec swoich mężów. A wy, mążowie, kochajcie żony z takim oddaniem, z jakim Chrystus pokochał Kościół. Generalnie specjalnie dałem cały fragment, żeby nie wyrywać trochę z kontekstu. Z jednej strony bardzo ważne jest pierwsze zdanie. Ze względu na Chrystusa okazujcie sobie nawzajem uległość. To słowo uległość, które tutaj jest, to jest to samo słowo, które jest napisane w kontekście żon do mężów. Czyli to nie jest tak, że żony muszą jakąś specjalną uległość mieć względem mężów, tylko nie wiem, dlaczego Paweł powtórzył drugi raz specjalnie dla żon, że mają być uległe, ale generalnie ze względu na Chrystusa okazujcie sobie nawzajem uległość. Czyli każdy z wierzących, każdy członek Kościoła powinien okazywać uległość względem innych członków Kościoła, a niesamowite jest to, że odpowiedzią na uległość, albo może uległość jest odpowiedzią na, a wy mężowie kochajcie żony z takim oddaniem, z jakim Chrystus pokochał Kościół. Czyli mamy dwukierunkową drogę w uległości. Z jednej strony jest szacunek, jest miłość, jest pokładzenie swojego życia za drugą osobę, tak jak to zrobił Chrystus na krzyżu. Z drugiej strony jest uległość, jest poddanie. Ale to słowo uległość, poddanie, to jest greckie słowo hupotasso, które znaczy jakby formalnie składa się z dwóch słów. Hu, który jest przedimkiem, który oznacza poddany albo podległy, a potasso, nie umiem czytać po grecku, to jest umieszczać na stanowisku. Czyli jednym słowem, to słowo poddanie, to jest, że ja ustanawiam siebie na stanowisku poddania. Jest to proces ciągły, jest to proces, który jest decyzją, że ja umieszczam siebie w pozycji poddania. Czyli jednym słowem hupotasso, to znaczy podporządkowywać, poddawać się komuś, być posłusznym komuś. I takiego słowa używa Paweł w kontekście do Efezjan, kiedy mówi o tym, żeby ze względu na Chrystusa okazujcie sobie nawzajem uległość. I odpowiedzią na tą uległość, czy jakby rzeczą pierwszą jest to, że spoiwem tego wszystkiego jest miłość. Idąc dalej tropem tego słowa hupotasso, bo ono jest bardzo często używane przez Pawła, dochodzimy do drugiego hupotasso, 1 Koryntian 16, 13, 16. Uważajcie na siebie i trwajcie w wierze. Bądźcie odważni i silni. We wszystkim, co robicie, okazujcie miłość. Idźcie za przykładem Stefanasa i jego rodziny. Oni to jako pierwsi z całej Achaii uwierzyli Panu i poświęcili się służbie innym wierzącym. Słuchajcie zarówno ich samych, i tu jest hupotasso, ich samych, jak i innych współpracowników, którzy wiernie wśród was pracują. W Biblii Tysiąclecia tu jest napisane, żebyście takim zawsze byli posłuszni. Hupotasso. To jest niesamowite, że kiedy Paweł przyjechał do Achai, ogłosił w domu Stefanasa, nie wiem, kim był Stefanas, przyznam się szczerze, nie wiem, czy on był jakimś mędrcem, czy chodził w mocy, czy był jakiś niesamowicie namaszczony, czy był mówcą, który był rozpoznawalny w całej okolicy, nie wiem. To, co wiem, to wiem, że Stefanas i jego rodzina poświęcili się służbie innym wierzącym. Czyli poświęcili się całkowicie temu, żeby służyć Kościołowi de facto, wspólnocie. A odpowiedzią na to jest wezwanie Pawła do tego, że wy macie się im
zawsze byli takim posłuszni. Żebyście zawsze stawiali siebie w pozycji poddania względem ludzi, którzy służą w tym wypadku wspólnocie, którzy są pomiędzy wami, którzy pomiędzy wami służą i ofiarowują siebie do tego i wiernie wśród was pracują. Trzecie hupotasso. Efezjan 6:1-3. Teraz kilka słów do was, dzieci. Bądźcie posłuszne rodzicom ze względu na Pana, bo tak należy postępować. Szanuj rodziców, żeby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. To pierwsze z 10 przykazań, które zawiera obietnicę. Ojcowie, nie drażnijcie dzieci, ale wychowujcie je stosując dyscyplinę i nauczając je tego, co się podoba Panu. Specjalnie biorę szersze, jakby większy zarys, nie tylko tam, gdzie występuje to hupotasso, żeby pokazać kontekst. Bo z jednej strony mamy dzieci, bądźcie hupotasso rodzicom. I do tego jest dana jeszcze obietnica. Wow. Czyli znowu mamy dzieci, stawiajcie siebie na stanowisku poddania względem rodziców. Niech to będzie ciągłe, niech to będzie wasza decyzja, aby wam się dobrze żyło. Tutaj dodatkowo jeszcze jest niesamowite, że Bóg daje, tak z 10 przykazań, daje obietnicę, że szanuj rodziców, żeby ci się dobrze powodziło, abyś długo żył na ziemi. Jeżeli ktoś nie ma proroctw i narzeka na brak proroctw, tu ma proroctwo od Boga do siebie. Coś, co jest do niego, konkretnie do niego przystosowane, co jest prawdziwe. Szanuj swoich rodziców, a będzie ci się dobrze żyło na ziemi. Ale z drugiej strony mamy też tą dwukierunkowość. Bo co mówi Paweł? Ojcowie, nie drażnijcie dzieci, ale wychowujcie je stosując dyscyplinę i nauczając je tego, co się podoba Panu. Inny fragment to jest 1 Piotr 5:1-5. Tu też w zasadzie hupotasso występuje tylko w wersecie 5, który brzmi tak. Wy młodsi mężczyźni, uznawajcie przywództwo starszych. Wszyscy zaś okazujcie pokorę wobec innych. Czyli wy młodsi mężczyźni, uznawajcie hupotasso starszych. W sensie bądźcie hupotasso, bądźcie podległi względem starszych. Ale żeby nie wyrywać z kontekstu, przeczytam pierwsze 4 wersety, czyli pragnę teraz skierować kilka słów do starszych Kościoła, sam bowiem również jestem starszym. Co więcej, na własne oczy widziałem cierpienia Chrystusa i podobnie jak wy, czekam na objawienie Jego chwały. Zachęcam was do tego, abyście dobrze troszczyli się o Boże stado. Czyńcie to nie dlatego, że otrzymaliście taki nakaz, ale ze szczerego serca oddając w ten sposób chwałę Bogu. Bądźcie pełni entuzjazmu i niech wasza służba nie będzie dla was tylko sposobem zarabiania na życie. Nie nadużywajcie waszej władzy nad ludźmi, ale dawajcie im raczej dobry przykład. Gdy zaś przybędzie najwyższy pasterz, otrzymacie od niego wieniec wiecznej chwały. I wy, młodsi mężczyźni, poddawajcie siebie jakby w poddanie starszych. Wszyscy zaś okazujcie w pokorę wobec innych. Czyli znowu mamy, to są sytuacje, w której jest z jednej strony ta dwukierunkowość, czyli starsi są wezwani do tego, żeby kłaść swoje życie za Kościół, żeby ofiarować swoje w miłości, w pokorze, w szacunku, dbać o siebie nawzajem, ale z drugiej strony jest dane właśnie to poddanie, hupotasso, które mówi o tym, żeby młodzi szanowali tych, którzy są starsi. Ale hupotasso, o dziwo, jest też użyte w kontekście Jezusa, ale nie w Jezusa w kontekście tego, że Jezus był poddany Bogu, co też w Biblii występuje, ale też w kontekście Jezusa i Jego rodziców. Gdzie jest napisane w Łukasza 2:51, jest napisane, wrócił razem z nimi do Nazaretu, czyli z Maryją i z Józefem, i był im hupotasso, był im posłuszny, a jego matka wszystko to zachowywała w swoim sercu. Czyli nawet Jezus, będąc Bogiem, zachowywał wszystkie przykazania Boże i był posłuszny Józefowi i Marii. Czyli był im podległy, stawiał siebie w pozycji tego, że chce im usłużyć, tak jak przeczytałem wcześniej, podporządkowywać, poddawać się i być posłusznym im. Hupotasso 4, które odnosi się do naszej pracy zawodowej. 1 Piotra 2:18-21. Niewolnicy.
Szanujcie i słuchajcie swoich panów, nie tylko dobrych i wyrozumiałych, ale także złych. Bóg obdarza bowiem swoją łaską tych, którzy niewinnie cierpią za to, że są Mu posłuszni. Co to za zaszczyt, jeśli cierpicie z powodu swojego grzechu, jeśli jednak cierpicie z powodu waszego dobrego postępowania, to Bóg obdarzy was swoją łaską. On powołał was bowiem właśnie do takiego życia, dlatego Chrystus, cierpiąc za was, zostawił wam wzór do naśladowania. Hupotasso, szanujcie swoich panów. Drugi fragment, Tytusa 2:9-10. Znowu niewolnicy, niech będą całkowicie poddani swoim panom, niech chętnie im służą, nie sprzeciwiają się im i niech ich nie okradają. We wszystkim niech będą godni pełnego zaufania, dzięki takiej postawie pokażą bowiem innym, jak wspaniała i prawdziwa jest nauka naszego Boga i Zbawiciela. Jezus, kiedy nauczał o drugiej mili, mówił to w bardzo konkretnym kontekście. W tamtych czasach w Jerozolimie każdy żołnierz cesarstwa rzymskiego mógł podejść do Żyda i powiedzieć, masz iść ze mną jedną milę i przenieś mi rzeczy. To dla Żyda było oznaką tego, że on jest po prostu jest niewolnikiem, że jest poddanym tego żołnierza, dlatego Żydzi robili co mogli, żeby tylko tego jednej mili nie przejść, bo czuli się w tym momencie zależni od tego strażnika i czuli się po prostu jego niewolnikiem. A Jezus w odpowiedzi na to mówi, ty masz przejść drugą milę, bo dopóki będziesz miał problem z przejściem jednej mili, będziesz jak niewolnik. A jeżeli chcesz być wolny, jeżeli jesteś wolny, to będziesz szedł dwie mile. Oddasz i płaszcz. Dasz komuś jakby wszystko, bo ty w tym momencie wiesz, że jesteś wolny w Chrystusie, jesteś wolny w Bogu. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to trochę trudny temat, bo bądź co bądź nasze firmy, niektóre w naszym kraju traktują pracowników jak niewolników i niestety tak jest. I te fragmenty dość wyraźnie odnoszą się do tej sytuacji. Co to znaczy być poddanym? Co to znaczy dać świadectwo? Co to znaczy, że kiedy ty masz potrzebę niezależności, to kiedy ty masz potrzebę niezależności i ktoś ci powie, pójdź ze mną jedną milę, to będziesz czuł, że ktoś cię po prostu, coś cię skręca. Ale kiedy w sercu będziesz czuł się wolnym człowiekiem, bo wiesz, że jesteś uwolniony dla Chrystusa, to w tym momencie droga, przejście drugiej mili nic dla ciebie nie będzie znaczyć, bo ty wiesz, że twoim Panem jest Jezus i nikt na ziemi nie jest w stanie ci w żaden sposób pod tym względem ograniczyć. Ja wiem, że przy firmach, które chcą, żebyś pracował po godzinach, jest to bardzo trudne, szczególnie kiedy w domu są dzieci, rodzina i ciężko jest pozostać w tym w jakiś sposób jakby niezależnym, w sensie w głowie, ale wydaje mi się, że bardzo często w rozmowach z szefem, czy w rozmowach w firmie, czy generalnie w pracy chcemy zachować asertywność i dlatego sprzeciwiamy się temu, co nam mówią, ale tak naprawdę naszą asertywnością nie jest asertywność, tylko jest po prostu potrzeba niezależności. Tego, że my po prostu nie chcemy się poddać nikomu pod władanie. Bo jeżeli jesteśmy wolni, jeżeli mamy świadomość tego, że Bóg jest naszym Panem, to w tym momencie nasza asertywność będzie asertywnością i będzie odebrana jako mądrość, a nasza odmowa nie będzie potraktowana jako bunt. Ale kiedy masz potrzebę niezależności i jesteś niezależny, to w tym momencie każdy twój sprzeciw zostanie od razu odebrany jako przejaw buntu. Ja nie wiem, czy ktoś z was kiedyś usłyszał w pracy, czy myślę, że to słowo, chyba klucz w każdej robocie, usłyszenie słowa za mało mi płacą. Jak się rozmawia z ludźmi na etacie i ktoś mówi, weź zrób to, mówi, nie, za mało mi płacą. Nie wiem, czy ktoś takie doświadczył kiedyś, czy ja tak tylko u mnie w pracy. To jest potrzeba niezależności, za mało mi płacą. To są właśnie te słowa. Jeżeli druga mila nie będzie dla ciebie problemem, to będziesz dokładnie wiedział, kiedy jesteś asertywny. Będziesz dokładnie wiedział, kiedy coś narusza twoją,
Twoją sferę, której nie możesz odpuścić. I wtedy będziesz świadectwem, a nie... Oczywiście jakby w tej całej kontekście, żeby to zamknąć też klamrą, powiem, że w całym posłuszeństwie, w kontekście tego, co mówił Paweł odnośnie niewolników, bo to jest niesamowite, że w tym Tytusa 2:9-10 było napisane, że kiedy będziesz całkowicie poddany swojemu Panu, we wszystkim niech będą godni pełnego zaufania. Owocem poddania nie jest to, że w cudzysłowie, aczkolwiek to jest to, co my się myślimy, że jak my się poddamy, no to w tym momencie będziemy, staniemy się jak niewolnicy, będziemy zupełnie wyzbyci siebie. W Biblii jest napisane, że kiedy ktoś poddaje się w kontekście wolności Chrystusowej, to doprowadza go do tego, że jest pełnym zaufania. Przynosi to dobry owoc. Ale oczywiście granicą posłuszeństwa w pracy jest zawsze grzech. W sensie takim, że jeżeli ktoś zmusza cię do tego, żebyś zgrzeszył, to jesteś w zupełności zwolniony spod posłuszeństwa. Przykład chociażby Szadracha, Meszacha i Abednego, którzy nie pokłonili się przed złotym posągiem zrobionym przez króla Nebuchadnezara. I w Daniela, kiedy oni zostali wrzuceni do pieca, Bóg ich uratował, a oni wykazali się po prostu tym, że nie zgrzeszą, nie złamią swojego przykazania, tylko dlatego, że szef im tak kazał, w tym wypadku król. I w Daniela 3:28 czytamy, że Nebukadnezar odezwał się i rzekł: błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie poddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Zawsze, w każdej decyzji musimy być, stanąć w wierze i stanąć przed Bogiem, że my ufamy, że Jego Słowo jest prawdziwe. I że my nie skłoniemy swojego karku w tym momencie, jeżeli ktoś będzie nas zmuszał do grzechu. Ja przyznam się szczerze, że zawsze w kontekście, jeżeli mam problemy w pracy, a dużo jest takich styków, bo pracuję na samozatrudnieniu, najlepszym formie zatrudnienia w Polsce, to dzwonię po prostu. Wiem, że nie jestem w stanie zachować niezależności w emocjach, kiedy jest coś na styku. I dzwonię do mentora swojego, i rozmawiam z nim, mówię mu o tym, jaka jest sytuacja. Staram się powiedzieć mu to tak obiektywnie, jak to jest tylko możliwe. Nie żeby siebie usprawiedliwić, tylko żeby siebie w jakiś sposób wybielić, ale po to, żeby po prostu usłyszeć coś, co być może nauczy mnie czegoś, co zmieni moją postawę i co uczyni mnie, że następnym razem, kiedy będzie taka sytuacja, ja będę w stanie zareagować w wolności, a nie będąc po prostu czuć się jako niewolnik swojej niezależności. Piąte hupotas. Rzymian 13:1. Bądźcie posłuszni władzom sprawującym rządy. Każda władza pochodzi i bowiem od Boga. Ci, którym podlegacie, również zostali więc powołani przez Niego. Kto przeciwstawia się władzy, burzy porządek ustanowiony przez Boga i sam ściąga na siebie karę. Ludzie sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, ale dla czyniących zło. Nie chcesz żyć w strachu przed władzą, czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Czyli bądź hupotasso władzą sprawującym rządy. Czyli stawiaj siebie w postawie posłuszeństwa względem władzy. I to jest niesamowite, że to jest to, że to, co nam się wydaje ograniczeniem, to, co nam się wydaje, że ktoś nas ogranicza, że ktoś nas próbuje zniewolić, jest zniewoleniem tylko i wyłącznie w sytuacji, w której my cały czas mamy w sobie za bardzo serce, które stara się być niezależne. Bo w sytuacji, w której my mielibyśmy serce wolne od tego, które potrafi być asertywne, które potrafi przejść drugą milę, to w tym momencie nie chcesz żyć w strachu przed władzą? Czyń dobrze, otrzymasz od niej pochwałę. W tym momencie osiągalibyśmy owoc, zbierali owoc tego, o czym Bóg tutaj mówi. Owoc posłuszeństwa. Mam taki przykład, nie wiem, czy będzie, myślę, że będzie dobry. Jakbyś wiedział, że za 10 lat będziesz prezydentem kraju, prezydentem Polski, jakby twoje zachowanie w kontekście w pracy, w kontekście każdej innej sytuacji by wyglądało, jeżeli byś wiedział, że z jednej strony twoje zachowanie będzie obnażone
po tym, jak zostaniesz prezydentem, bo ludzie będą wiedzieli, jak się zachowywałeś, a z drugiej strony wiesz, że to, co czeka cię przez następne 10 lat, nie ma absolutnie znaczenia, bo za 10 lat będziesz prezydentem. To samo jest zbawieniem. To, co my mamy, przeżywamy teraz w kontekście zbawienia, jest rzeczą całkowicie, jakby nie tyle całkowicie relatywną, bo to są nasze życiowe rzeczy, to jest bardzo trudne. Ale w perspektywie czasu, w perspektywie zbawienia, wszystkie te rzeczy nabierają zupełnie innego wymiaru. Szóste, może nie hupotas, ale podobne, zaraz wytłumaczę. Hebrajczyków 13:17. Okazujcie posłuszeństwo waszym duchowym przywódcom. Oni bowiem dbają o wasze dobro i odpowiadają za to przed Bogiem. Pomóżcie im wykonywać to zadanie z radością i bez narzekania. Jeśli jednak sprawicie, że podpadną przez was w przygnębienie, nie będą w stanie okazywać wam potrzebnej pomocy. I tutaj występują, w słowie życia jest okazujcie posłuszeństwo waszym duchowym przywódcom. W Grece tu są dwa słowa, które mówią o posłuszeństwie. W tym jednym zdaniu są podwójnie jest podkreślone przez Pawła posłuszeństwo. Pierwsze słowo, nie wiem kompletnie jak je przeczytać, które oznacza, bardzo konkretnie oznacza ustępować, ulegać. Oraz drugie słowo, które też jest zrobione na bazie hupotas, tylko ma troszeczkę inny przedimek, jest ten sam, hu, czyli poddawać, ale ten drugi trzon jest inny, który mówi o, który jakby nadaje temu sens dać się przekonać, ulegać komuś, słuchać kogoś, być posłuszny komuś. Czyli w tym jednym zdaniu Paweł dwa razy mówi, jakby dwukrotnie potwierdza, ustępować, ulegać i później dać się przekonać. I okazujcie posłuszeństwo waszym duchowym przywódcom. To jest niesamowite, że w tym mamy tutaj różnego rodzaju płaszczyzny posłuszeństwa. Że czytając Pismo Święte, widzimy, że te kroki dochodzenia do posłuszeństwa, że jeżeli chcesz być posłuszny Bogu, to musisz również realizować swoje posłuszeństwo w tych wszystkich innych poziomach, w tych chociażby sześciu, które teraz przytoczyłem. Czyli że posłuszeństwo, nauka posłuszeństwa musi odbywać się od najmłodszych lat. Od czasu, kiedy jesteś jeszcze dzieckiem, ty już musisz uczyć się posłuszeństwa, żeby ci się dobrze żyło i to posłuszeństwo musi w zasadzie dotykać każdej twojej dziedziny. Świadectwo, posłuszeństwo jest odbiciem, jest też świadectwem twojej miłości, wyrazem twojej miłości. Czyli że de facto Kościół, który jest zbudowany, powinien być zespalany pomiędzy ludźmi, którzy się wzajemnie kochają, którzy się wzajemnie szanują, którzy przede wszystkim wzajemnie chcą, żeby ta druga osoba była wyżej niż oni sami, żeby tej osobie się wiodło lepiej niż im samym, a podwaliną tego wszystkiego jest to, że ja chcę ci być poddany. Ja wiem, że naszym spoiwem jest miłość. Ja wiem, że w tym momencie poddanie jest tym, do czego wzywa mnie Bóg. Wpuszczenie, praktyka pokazuje, że wpuszczenie do swojego życia daje efekty. Naprawdę, pomimo tego, że ja zdaję sobie sprawę, że część z nas jest od dzieciństwa nauczona tego, że niezależność jest tym, co jest dla nas ważne. Przychodzimy przed Boga, chcemy żyć z Bogiem, zaczynamy chodzić do Kościoła, ale to nasza potrzeba niezależności, podejmowania własnych decyzji jest cały czas silniejsza i sprawia, że nie chcemy otworzyć się na innych ludzi, nie chcemy wpuścić do swojego życia innych ludzi, bo uznajemy, że nie ma do czego, nie ma problemu. I jednak praktyka pokazuje, że czy to jest jakakolwiek osoba, która potrafi stanąć z boku i wdać się jakąś mądrość do życia, czy to jest pastor, czy to jest lider, czy to jest nawet twoja osoba, która siedzi obok ciebie w ławce, czy nawet teoretycznie terapeuta. Te osoby, które wpuszczone są do twojego życia, one potrafią stanąć z boku i powiedzieć ci, słuchaj, ja to widzę tak i tak. I tylko i wyłącznie od ciebie będzie zależało, czy ty to przyjmiesz, czy ty będziesz na to otwarty i czy zaufasz w ten sposób Bogu, mówiąc, że Boże, ja wierzę, że nawet jeżeli On, w cudzysłowie nie tyle, że mówi bzdury, ale jeżeli On mówi rzeczy, które mogą zagrać, to ja wierzę, że robiąc je, okazuje posłuszeństwo Tobie, a Ty się do tego przyłożysz swoją rękę.
Potrzeba niezależności jest de facto buntem, a w kontekście tego jest grzechem. Poddanie jest tym, do czego wzywa nas Bóg. To jest tak jak zasada siania i zbierania. Ja bardzo dużo o tym myślałem w kontekście tego poddania, bo zastanawiam się, dzieci mi zaczynają rosnąć. Chcę być dla nich autorytetem. Żonę mam w domu, też chcę być dla niej autorytetem. Ale wiem, że w Królestwie Bożym działają zasady siania i zbierania. Jeżeli ja nie będę okazywać posłuszeństwa, jeżeli ja nie będę okazywać posłuszeństwa innym osobom, jeżeli nie będę okazywać posłuszeństwa swojemu liderowi, swojemu pastorowi, to w tym momencie jak ja mogę wymagać posłuszeństwa od kogoś? Prawdą jest, że wcześniej przeczytałem, że posłuszeństwo jest też de facto, powinno być owocem, nie tyle owocem miłości, którą otrzymujesz, ale bardziej jest to zasada wzajemności, tego, że miłość Chrystusowa nas jednoczy i w tym momencie, gdzie jest miłość, tam jest i poddanie. I działa to w dwie strony, ale kwestia siania i zbierania jest tutaj drugim tematem, który pokazuje, że bez bycia posłusznym ty nie będziesz budował autorytetu do tego, żeby ludzie przychodzili i stawali się tobie posłusznym. Mam tutaj taki, szukałem na to świadectwa i mam świadectwo, aczkolwiek z pewnych przyczyn będę troszeczkę enigmatycznie mówić. Mam taki, znam od kuchni historię pewnego kościoła, który dobrych parę lat temu organizował konferencję i zapraszał różnych zagranicznych mówców. I po jakimś czasie, po paru latach od tej konferencji doszło do bardzo potężnego rozłamu z tego kościoła. Połowa liderów odeszła i kościół zaczął przeżywać strasznie trudne chwile. Ale podniósł się na nogi, zaczął dalej funkcjonować i po jakimś czasie wszystko zaczynało wskazywać na to, że w kościele zaczyna rosnąć druga fala rozłamu, że prawdopodobnie znowu część osób opuści ten kościół. I w tym czasie proroka z innego miasta, który nie znał historii tego kościoła, Bóg bardzo poruszył jego serce i dał mu słowo do tego, żeby pojechał, żeby powiedział w tym kościele. I ten prorok pojechał do tego kościoła, powiedział to słowo, które dokładnie opisywało tą sytuację, że był jeden rozłam i zbliża się kolejny. Pastor i liderzy od razu zaprosili tego proroka do siebie, zaczęli się z nim modlić i w konsekwencji tego przypomnieli sobie, że kiedy organizowali tą konferencję, przed zapraszaniem mówców dzwonili do swoich liderów, żeby skonsultować z nimi każdego mówcę, czy to będzie dobry pomysł. I co do jednego mówcy, który miał przyjechać, jeden z ich liderów powiedział: nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Ale oni i tak tego mówcę zaprosili. Wtedy jak sobie tą sytuację przypomnieli, uświadomili sobie, że poprzez swoje nieposłuszeństwo w tamtym temacie oni otworzyli siebie i swój kościół na nieposłuszeństwo. I w tym momencie spokutowali z tego, zaczęli przepraszać Boga, wspólnie z tym prorokiem się modlili i to nieposłuszeństwo zostało złamane. Udało się pojednać ten kościół, który teraz wzrasta dalej, nie doszło do tego drugiego rozłamu. Wierzę, że tak jak to był akurat przykład dotyczący kościoła, ale ta sama zasada działa również w naszym życiu. Kiedy siejesz nieposłuszeństwo, to będziesz też zbierał nieposłuszeństwo. Mam nadzieję, że mój szef nie będzie słuchał tego kazania, ale mój szef ma taką śmieszne powiedzenie, mi kiedyś powiedział, bo jestem, strasznie mam twardy kark, nie ukrywam. I on kiedyś do mnie powiedział: panie Jacku, rozmawiamy już 5 minut. Pan mi na wszystko przytakuje. Mówi, że super, bardzo dobra koncepcja, ale wiem, że ja i tak wiem, że pan tego nie zrobi. A ja mówię: no tak. Dlaczego? No bo ja wiem, jak ja chcę to zrobić. I to mi pokazuje po prostu, że moja potrzeba po prostu niezależności w tym wypadku, mój twardy kark jest tym, co sprawia, że mój szef się na mnie patrzy i on... No nie wiem, czy jest pan pełnego zaufania w tym momencie, skoro robi pan po swojemu. Jakie ja świadectwo daję jemu w tym momencie? Świadectwo bycia chrześcijaninem też. Oczywiście są różne sytuacje w pracy, ale ta akurat fajnie pokazuje to, jak mój twardy kark w tym momencie działa i jakie przynosi owoce. Bardzo często
tym, co nam przeszkadza w poddaniu się, to jest de facto, to są nasze myśli. Nasz organizm całkowicie naturalnie działa w sposób taki, że stara się standaryzować wszystko, ułatwiać wszystko, wszystko upraszać. Czyli de facto, jeżeli w efekcie czego jest tak, że na przykład jeżeli raz na przykład członek jakiejś narodowości nam zrobi krzywdę, okradnie nas, pobije czy coś takiego, jesteśmy z góry uprzedzeni do danej narodowości. Musimy jakby sami w sobie się zdecydować, nie, ja nie chcę być w żaden sposób, żeby moja kolejna rozmowa z osobą tej narodowości wynikała z tego na przykład, że wcześniej miałem złe doświadczenie. I tak samo dzieje się właśnie z autorytetami. Czasami, jeżeli widzimy, że ktoś coś źle zrobił, to od razu skreśla w tym momencie całą osobę. To jest naturalny problem, jakby system obronny. Jeżeli ktoś cię kiedyś pobije albo cię okradnie, to w tym momencie jesteś już do niego uprzedzony i nawet jeżeli on by ci chciał dać coś i coś ci doradzić teoretycznie, to w tym momencie ty jesteś już na niego zamknięty, bo ty wiesz, że od niego go spotkało coś złego. I tak samo właśnie jest w kontekście z autorytetami. Może niekoniecznie ktoś ci bije, ale generalnie, jeżeli kiedyś doświadczymy w pobyciu z kimś, w relacji z kimś, jakiegoś złego zachowania, jakiegoś błędu, jakiegoś wybryku, coś zrobi źle, co w twoim sercu ty uznasz, że to było niepoprawne, to w tym momencie ta niepoprawność pozostaje w tobie już na cały czas. I teraz, jeżeli twój szef kiedyś cię źle potraktuje, czy twój lider cię źle potraktuje, to ty już zapominasz totalnie, że ten człowiek na przykład w cudzysłowie 20-30 lat pracował na to miejsce, gdzie jest. Ty całkowicie odrzucasz mądrość, która może za tym stać i doświadczenie. Ty pamiętasz tylko i wyłącznie to, że on cię wtedy źle potraktował i ty od tego człowieka nie zamierzasz już nic więcej nigdy uzyskać. To sprawia, że my szybko się uprzedzamy i bardzo szybko zamykamy się na ludzi. I to jest wyraz naszej też niezależności. Że my w tym momencie postanawiamy, że ja chcę pozostawać niezależny względem tej osoby. A Pismo Święte mówi, twoja decyzja ciągłego poddania. Kiedy Paweł pisał część tych listów, on się nie odnosił do sytuacji jakiejś wyimaginowanej. Oni nie mieszkali, nie wiem, w jakimś kraju mlekiem i miodem płynącym. Oni mieszkali w Cesarstwie Rzymskim, które było imperium, które w taki sposób traktowało chrześcijan, że nie było to zbyt przyjemne. A on pisał do tego, żeby być poddany władzy, płacić podatki. Kiedy jak on mógł pisać do niewolników, ludzie, którzy nie mieli swojej wartości w tym momencie, nie stanowili nic, mogli być w każdej chwili zabici, on mówi, nie rób pracy na pokaz. Nie rób pracy na pokaz, pracuj tak, jakbyś pracował dla Chrystusa. Każda osoba jest potencjalną osobą, która może ci coś dać. Każda osoba, która siedzi obok ciebie w ławce, która jest z tobą w kościele, która jest nad tobą, ma jakieś doświadczenie, coś, co sprawiło, że ta osoba jest w tym miejscu, w którym jest teraz. Jeżeli ty pozwolisz sobie w głowie na uprzedzenie względem tej osoby, to de facto możesz się stać, że wylejesz po prostu dziecko z kąpielą. W Mateusza 28:19 w wielkim wezwaniu misyjnym Jezus mówi do uczniów, że czyniąc ludzi uczniami. Prawda jest taka, że gdzie jest uczeń, tam musi być i nauczyciel. A inne pytanie, które sobie zadałem, to kto ustanawia kogo? Czy nauczyciel ustanawia ucznia, czy uczeń ustanawia nauczyciela? Nauczycielem może być każdy, kto po prostu zostanie zapytany o zdanie. A uczniem tylko i wyłącznie ten, który chce słuchać. Nie można się stać uczniem, znaczy nauczyciel nie może stworzyć ucznia. Świetnym przykładem szacunku jest Dawid i Saul, którzy, słuchajcie, Saul pod koniec już swojego życia był już w cudzysłowie upadłym królem. W sensie takim, że Bóg już namaścił Dawida, który miał zostać królem i Dawid potencjalnie, teoretycznie był już królem Izraela namaszczonym przez Boga, ale Saul cały czas piastował to stanowisko.
I pomimo tego, że Dawid o tym wiedział, dokładnie wiedział o tym, że Saul występuje przeciwko Bogu, widział, co Saul robi. Widział, jak się zachowuje. Widział, jak, w jaki sposób grzeszy i w jaki sposób sprowadza na siebie, po prostu gniewa w ten sposób, źle się zachowuje, to on ani razu nie dopuścił do siebie myśli nienawiści względem Saula. Nigdy nie chciał go zabić, dawał mu tylko ostrzeżenia. On cały czas miał nadzieję, że Saul się nawróci, w cudzysłowie, że zejdzie ze swojej drogi, że powróci z powrotem do miejsca, gdzie nie będzie nim rządzić strach, tylko będzie nim rządzić po prostu bojaźń Boża, że będzie w nim rządzić zaufanie Bogu. Dawid nie chciał nigdy podnieść ręki na Bożego pomazańca do tego stopnia, że kiedy dowiedział się, że ktoś zabił Saula, to on, jest napisane, że on zapłakał. Zapłakał nad tym człowiekiem, który chciał go zabić, który chciał go zniszczyć, wymazać go całkowicie z powierzchni ziemi. To jest postawa tego, w jaki sposób można odnosić się do słów, do miłości względem innego do miłości do ludzi. Jak Dawid po prostu swoją miłością do Saula dał nam to, w jaki sposób mamy traktować ludzi, szczególnie Bożych pomazańców, tych, którzy tak jak Stefanas, którzy jak Stefanas po prostu ofiarowali siebie dla Kościoła. Nie wiemy, kim był Stefanas, naprawdę nie wiemy, jak on się zachowywał, jak dzieci traktował. Nie wiemy tego. Wiemy, że jego postawa była postawą sługi, a Paweł kazał wiernym poddawać się Stefanasowi. 1 Koryntian 4, 5-7. Nie osądzajcie więc nikogo przedwcześnie, zanim on nie powróci, nie rozświetli tego, co ukryte w ciemnościach i nie ujawni prawdziwych ludzkich zamiarów. Wtedy każdy z nas otrzyma od Boga należną pochwałę. Na przykładzie własnym Apollosa pokazałem wam, że nie wolno wykraczać ponad to, co mówi Pismo i wywyższać jednych nauczycieli, poniżając drugich. Jaki masz powód do dumy? Czy masz coś, czego nie otrzymałeś w darze? A skoro wszystko, co masz, jest darem, dlaczego szczycisz się tym, tak jakbyś sam to zdobył? Słuchajcie, to jest niesamowite, bo jakby na jednym rzeczy się chcę skoncentrować. Tu jest napisane: nie osądzajcie więc nikogo przedwcześnie, zanim on, Jezus, nie powróci i nie rozświetli tego, co ukryte w ciemnościach i nie ujawni prawdziwych ludzkich zamiarów. Zobaczcie, kiedy czytamy tylko i wyłącznie, jakbyśmy przeczytali tylko i wyłącznie to zdanie, to przychodzi do nas do głowy: spokojnie, ja nie będę nikogo osądzać, nie będę nikogo winy tutaj mówić, przyjdzie Bóg i on wszystkim pokaże, kto jest winny. Jakie ma wady. Bóg wtedy wszystko powie. Ja się od tego ograniczam. A w tym fragmencie, po kropce, wtedy każdy z was otrzyma od Boga należną pochwałę. Paweł tu nic nie mówi o karze. On tu nic nie mówi, że ktoś otrzyma jakieś rózgi, karę, kocioł siarki czy cokolwiek. On tu mówi o pochwale. Twoje myśli nie są myślami Boga, a twoje drogi nie są drogami Boga. I to jest to, żebyśmy zawsze pamiętali, że kiedy patrzymy na ludzi, to wiedzmy, że kiedy my patrzymy na Niego, my nie patrzymy na Niego tym, jakby jak Go widzi Bóg. My zawsze będziemy na Niego patrzeć prawdopodobnie przez pryzmat swoich oczu, doświadczeń, jakichś uprzedzeń, które mamy. A Jezus, kiedy przyjdzie, każdy z was otrzyma należną pochwałę. Poddanie się w Kościele, Kościołowi, nie do końca jest tożsame z chodzeniem do Kościoła. Możesz chodzić do Kościoła, to może zmieniać twoje życie, to może zmieniać to, w jaki sposób żyjesz, podnosić jakość, możesz czuć się lepszym człowiekiem, ale to niekoniecznie sprawia, że ty jesteś poddany w tym momencie. Chodzenie do Kościoła w tym kontekście tego nie zmienia. Kościół to jest połączenie ludzi i wzajemne współgranie, którego głównym fundamentem jest miłość, którego głównym fundamentem jest szacunek, głównym fundamentem jest to, że ja chcę, człowieku, żebyś ty był lepszy. Ja chcę, żebyś ty się wznosił w górę. Ja chcę, żebyś ty wzrastał. Chcę, żebyś się rozwijał, żebyś nie stał w miejscu. Ale prawda jest taka, że poddanie, żeby poddać się, to musisz widzieć potrzebę poddania.
Jeżeli jesteś w sobie i czujesz się jako niezależną osoba i jesteś z tego zadowolony, że jesteś niezależny, bo tak cię życie nauczyło, to nie będziesz widział żadnej potrzeby poddania. No bo taka jest de facto prawda. Bo w sytuacji, w której się poddajesz, to w tym momencie otwierasz się na to, że ktoś może coś do twojego życia powiedzieć. A jeżeli ktoś może coś powiedzieć do twojego życia, to w tym momencie musisz się do tego ustosunkować. A to już wymaga wysiłku. Mam nadzieję, że to, co przytoczyłem dzisiaj w tych fragmentach, pokazuje, że Bóg wzywa nas do poddania. Wzywa nas do tego, żebyśmy byli poddani. Jeżeli chodzi o poddanie, mogą być pewne obawy. Z jednej strony przed decyzją poddania się możesz bać się z powodu tego, że boisz się na przykład krytyki albo sądu. Boisz się, że ktoś ci coś powie, skrytykuje cię, osądzi. To nie jest tak. Osoba, której się poddajesz, to jest osoba, która chce iść koło ciebie i chce pomóc ci wznieść się wyżej. I ona to robi z miłością. Dlatego tak ważne jest, żeby osoba, której się poddajesz, żeby ta osoba była poddana komuś innemu. Bo tylko wtedy ta osoba wie, jakby co to znaczy poddanie. Ona rozumie zasady poddania. Druga obawa przed poddaniem to jest, kiedy cenisz sobie niezależność. Prawda jest taka, że Jezus powiedział do faryzeuszy, że nie potrzebują lekarza ci, którzy się uważają za zdrowych, ci, którzy się dobrze mają. Ja przyszedłem do grzeszników. I tak samo jest z poddaniem. Jak powiedziałem przed chwilą, jeżeli nie czujesz potrzeby poddania, to się nie poddasz. Bo to... Trzecia obawa to jest, boisz się o to, że źle trafisz. Że trafisz do osoby, która okaże się, będzie robiła wielkie oczy i nie będzie wiedziała, co ci powiedzieć. Dlatego tak znowu jest ważne, żeby te połączenia były wzajemne. Bo osoba, która jest poddana komuś innemu, ona zawsze będzie mogła pójść i dowiedzieć się czegoś. Będzie mogła się zapytać, będzie wiedziała, co to znaczy pójść i zapytać. Jeżeli nie będzie wiedzieć, to powie, że nie wie. Ale zawsze będzie na pewno osobą, która będzie w stanie stanąć jako osoba niezależna i powiedzieć ci, jak ona to widzi. Możesz bać się poddania z powodu takiego, że na przykład obawiasz się, że sytuacja, w której się znajdujesz, jest sytuacją bez wyjścia. W sensie takim, że jestem w tak złym miejscu, jestem tak poraniony, tak poraniona, że nikt nie jest w stanie zrozumieć moich obaw. Nikt nie jest w stanie zrozumieć moich ran, tego, co się ze mną dzieje. Spróbuj tego, zobacz, czy rzeczywiście nikt nie może ci pomóc. Czy Stefanas był szczególny, czy Tymoteusz był doświadczony w jakiś sposób? Nie, on był młodym człowiekiem, a mimo tego stanął na czele Kościoła. I Paweł wzywał starsze kobiety do tego, żeby były poddane Tymoteuszowi. Ale to, co ich łączyło, to jest to, że oni byli poddani. Zarówno Stefanas, jak i Tymoteusz byli poddani Pawłowi, a to sprawiało, że oni stawali się pełni zaufania. Że Paweł im w 100% ufał, wiedział, że może im wszystko powierzyć, bo oni są poddani, bo oni rozumieją, na czym to polega. Bardzo fajnie jeszcze, już ląduję, kończę. Bardzo fajnie w kontekście jakby tego, jak działają zależności w Kościele, działa również przykład Eliasza i Elizeusza. Ja zawsze, kiedy czytam o Eliaszu i Elizeuszu, zadziwia mnie jedna rzecz, że Elizeusz prawie, że kopiował każdy cud, który zrobił Eliasz. On de facto siekierę, jak wypłynęła z wody, ten sam cud. Wskrzeszenie ten sam. Pomnożenie jedzenia, prawie, że de facto te same sytuacje. Czyli Elizeusz robił rzeczy, kopiując Eliasza. Wtedy było troszeczkę inaczej, bo Duch Święty był troszeczkę inaczej dawany niż jest teraz. Eliasz przekazał mu swoje namaszczenie, ale Elizeusz robił to, bo widział, że Eliasz robi to samo. Ale to samo działa chociażby, o tym głosi Bill Johnson. To mnie niesamowicie dotyka, że on mówi, że przykład, brakowało u nas w Kościele cudów w kontekście głuchych ludzi. Nie potrafiliśmy, jakby kiedy przychodzili głusi, nic się nie działo.
I ja nie wiedziałem, co zrobić, więc zacząłem jeździć i szukać i w końcu znalazłem tego gościa, który uzdrawia ludzi głuchych. I zacząłem do niego jeździć i zacząłem patrzeć, jak on to robi, co on robi, jak nakłada ręce, jak się modli. I kiedy wróciłem do kościoła, zacząłem kopiować go kropka w kropkę do tego, żeby robić to samo, co on. I po kilku tygodniach zaczęły u nas w kościele pokazywać się cuda. Ludzie zaczęli odzyskiwać słuch. Kiedy czytam chociażby o kościele Stephena Matthew, który kiedyś u nas gościł, on jest niesamowity, oni mówią, chcieliśmy otworzyć służbę uliczną. Wysłaliśmy liderów na cały świat, do największych kościołów, które miały największą służbę uliczną i przez rok obserwowaliśmy, co oni robią, jak oni to robią, jak oni działają. I wtedy wróciliśmy i zaczęliśmy ich kopiować w naszym społeczeństwie, dostosowując ich działania do naszego środowiska. Nie musisz być niezależny. Duch Święty przyznaje się do twojego posłuszeństwa. Ta prorokini, która była jakiś czas u nas temu, w środę usługiwała, ona tak samo powiedziała świadectwo, to mnie zadziwiło. Ona powiedziała, że chciała prorokować i zaczęła jeździć po prorokach, aż w końcu znalazła proroka, który jej się podobało, jak on prorokuje, zaczęła go obserwować, czytać, słuchać, a później zaczęła robić tak samo jak on. I od tamtego czasu jeździ po świecie i posługuje w darze proroczym. Nie było w cudzysłowie nawiedzenia w nocy, że ona przyjęła i ona wie już, jak będzie sama to robić. Ona przez posłuszeństwo, przez poddanie przyjęła namaszczenie. Notabene hupotas w kontekście tego, chociażby tej sytuacji występuje jeszcze Muszę kończyć. Bądź odważny i zaufaj Bogu. To jest, bądź wolny w tym. Wyzbyj się swojej niezależności. Bóg wzywa cię do tego, żebyś był poddany i żebyś w wolności podejmował decyzje w swoim życiu, w oparciu też o to, co mówią do ciebie inni ludzie. Miłość wyraża się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, które poznaliście już na samym początku. Posłuszeństwo Bogu jest tożsame posłuszeństwem ludzi, a posłuszeństwo rodzi posłuszeństwo. I zakończę jeszcze tylko i wyłącznie czytając fragment 1 Koryntiana 4,10, gdzie Paweł mówi do Koryntian, my z powodu Chrystusa jesteśmy uważani za głupców, wy staliście się dzięki Niemu mądrzy, my słabniemy, wy nabieracie siły, my jesteśmy pogardzani, wy otaczani szacunkiem. To jest droga chrześcijanina, to jest droga człowieka, który chce służyć w Kościele, to jest droga w dół. Droga w kierunku pogardzania, kiedy ty jesteś wolny w tym, że dam się pogardzić. Jeżeli to ma sprawić, że inni ludzie w Kościele będą dzięki temu otoczeni chwałą. Dam się uznać za głupca, jeżeli inni dzięki temu zyskają mądrość. Zasada wzajemnej miłości, szacunku i tego, że ja chcę po prostu działać na rzecz innych, a inni chcą wzrastać w rozmowie, biorąc coś ode mnie.